Postanowiliśmy dzisiaj rozwiązać raz na zawsze kwestię dubbingowo-lektorsko-napisową. Tylko zrobimy to z waszą pomocą. Cześć, witajcie w Hype Trainie Pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Tradycyjnie Jadek. I dzisiaj mamy troszkę inny format. Jako że mamy poniedziałek, dzień pasażera Hype Trainu, możecie zostać pasażerami Hype Trainu wpadając na nasz serwer na Discordzie. Wymyśliliśmy taką nową serię, która się będzie nazywać Ale to ty dzwonisz. Jako że jest to pierwszy eksperymentalny odcinek, stwierdziliśmy, że przetestujemy to trochę na mniejszej próbie uczestników i zrobimy to nagrywane wcześniej na naszym Discordzie. W przyszłości, jeśli ten format wypali, jeśli wy będziecie chcieli z nami uczestniczyć w dyskusji, to będziemy próbować robić to na żywo, bo to też będzie troszkę inaczej, jak wiecie, będzie program na żywo. Znaczy, to jest też ryzykowne z wielu różnych powodów, bo boję się, co tam możecie powiedzieć. Dlatego przynajmniej po raz pierwszy wolimy mieć kontrolę, żeby za dużo tutaj faworyzujących lektora nie wpadło. Czy coś w tym stylu? Tak, bo dzisiejszy temat odcinka to dubbing versus lektor versus napisy. Z czym wolicie oglądać popkulturę, czy filmy, czy seriale? Jeżeli ktoś, nie wiem, lubi oglądać anime z francuskim dubbingiem i z, nie wiem, angielskimi napisami, to jakby co, to nikomu nic nie zakazujemy. Chociaż będziemy się pytać, dlaczego tak to robi. Dlatego przejdźmy już do głównej części odcinka. Kto będzie pierwszy? Kto będzie pierwszy? Kto będzie pierwszy? Jacku. Jest, ktoś jest pierwszy. Kto do nas dołączył? Thor Avenger. Witamy cię, Avenger. Tak, dokładnie. To ja dzwonię i dzień dobry. Pytanie do ciebie. Dubbing versus napisy versus lektor, czy może zupełnie coś innego? No, ja mam tak, że jeśli chodzi o filmy, seriale, ja mam różnie, jeśli chodzi o aktorskie produkcje albo animowane. Okej, to jest ten przypadek. Tak, że... No dobra, dajesz. Dokładnie. Jeśli chodzi na przykład o aktorskie produkcje, wolę najczęściej jednak je oglądać z napisami. Akurat wolę zawsze nasłyszeć ten oryginalny głos. Dlatego na przykład mam czasami problem z dubbingiem, z tego powodu, że czasami mam problem, jakiś zagraniczny aktor mówi na przykład nie swoim głosem i to mnie czasem wybija, choć nie zawsze tak jest, bo czasami są takie produkcje, które naprawdę nieźle to robią, jak właśnie na przykład produkcje Marvela, albo na przykład, nie wiem, Wiedźmi Netflixa, czy coś takiego. Czyli mówisz, że to też trochę kwestia jakości dubbingu. Tak, też jakości, zależy jak to jest zrobione, ale też różnie, też właśnie też lubię na przykład z lektorem obejrzeć, bo jednak czasem też słyszę ten... Dobra, wyrzuć już. Nie no, żartuję. Zobaczymy, kto dalej przyjdzie. Ktoś już wpada, po prostu gość. 1, 2, 3, 4. Dzień dobry. Dubbing, lektor czy napisy? Z czym wolisz oglądać? Ja zdecydowanie wybieram dubbing. Powiem może, dlaczego nie lektor, ani napisy, o, ani... bardzo ciekawe. To arabski. Mnie interesuje. A więc lektor, no to od momentu obejrzenia Avengers Endgame już nie oglądam filmów z lektorem, bo nie odzwierciedla to w ogóle tego, co mówi aktor, emocji, które on chce przekazywać. Aktor się stara, lektor mówi po prostu poważnym głosem, żeby po prostu było co zrozumieć, ale lepiej już napisami, bo chociaż wtedy będzie słychać. Peter M., dzień dobry. No, cześć. Lektor, dubbing czy napisy? Czy może nic w ogóle? Czy może angielskie napisy do japońskiego audio? No jak jest dubbing, to wiadomo, że dubbing, a jak nie, to już napisy. Czy na przykład jednakowo w przypadku wszystkich produkcji, czy na przykład w animacjach inaczej, live action inaczej, anime inaczej? No anime to jak jest dubbing, to dubbing, a live action to zależy jakie. To prawda, bo do anime to tak dubbingu to tak często nie ma. Jak na razie to tylko na Netflixie. Ale coraz więcej Netflix ogarnia tego dubbingu. Teraz będzie można sobie z lektorem pooglądać anime na Disney Plusie, dopóki nie zrewertują swojego kursu. Poczekali na pewno, grają tylko papier, kamień, nożyce, ochy, oko. Pieseł, pan Pieseł. Dzień dobry, pan Pieseł. Ja tutaj przyszedłem z myślą, iż dubbing jest lepszy, ponieważ Avatar nie dostał dubbingu. Chwila, co? Próbuję zrozumieć. To jest poza moją percepcją rozumienia świata. Nie lubię Awatara. Dzięki temu, że nie dostał on dubbingu, kocham dubbing. Przykro mi, że to trochę zniszczy twój światopogląd. Znaczy, wiesz o tym na pewno, ale trochę zniszczy twoje podejście do życia w tym aspekcie przez to, że Awatar 2 dostanie dubbing. O nie.
Ciekawe, kto teraz czy będzie. Gdzie są te bojówki lektorskie? Gdzie są bojówek lektorskich? Ja specjalnie to zrobiłem, bo myślałem, że wreszcie ktoś przyjdzie i nam będzie bojować, że ej, lektor lepszy i wreszcie będziemy mogli się pokłócić. Dzień dobry, Jagodzianka. Cześć. No, więc lektor, dubbing czy napisy? Dubbing i napisy. Tak ogólnie czy wymiennie? Może tak, czy lubisz oglądać coś czasami z lektorem, jakim lektorem? Z dubbingiem albo z napisami, czy na przykład do poszczególnych rodzajów produkcji? Marvelki oglądam z dubbingiem. Mhm. Czasami się zdarza z napisami, ale to też zależy od wtedy, kiedy mi się chce. Jak mi się chce, idę na napisy do kina na przykład, a jak mi się nie chce, to idę na dubbing. Czy przed Marvelkami oglądałaś coś z dubbingiem? Live action, nie licząc animacji. Nie. Ja jestem też popkulturowym nowicjuszem. W popkulturze siedzę rok. Czasami się zdarzy, że obejrzę coś z lektorem, na przykład jak leci telewizji, ale to rzadko. Jezu! Miss Marvel. Dobra, wiemy, że przychodzisz tutaj siać propagandę dubbingową. No dajesz, no. Dubbing, lektor czy... Nie do końca! Halo, przepraszam bardzo. No, dzień dobry. Dubbing, lektor czy napisy i w zależności od jakiej produkcji? A to jest trochę po trochu. Czyli lektor do czegoś, okej. Okay. Zależy, co jest dostępne, bo jeśli jest dubbing dostępny, to oczywiście dubbing, okay. Ale jak jest lektor, jak w przypadku wielu rzeczy na Netflixie czy HBO Max, no to nie mam za bardzo wtedy inaczej wyboru. Preferujesz, jeśli coś z lektorem, niż z napisami? No to zależy. No ja mówię, to jest tak trochę po trochu. Musimy tutaj jakieś podchwytliwe pytania. Musimy bardziej podchwytliwe pytania zadawać. Gdzie są ci fani lektora? To Mitos, dzień dobry. Dubbing, lektor czy napisy, czy coś innego? O, cześć, mam i ogólnie świetnie, że was słyszę. Dzień dobry, witamy, dobry wieczór. Ja ogólnie mam 20 lat i uważam, że wiek w tej kwestii też jest ważny, ponieważ jak wiecie, starsze osoby, mam wrażenie, w Polsce są przyzwyczajone bardziej do lektora. Mhm. Ja uważam, jest jeszcze takim pokoleniem, że miałem możliwość, że tak powiem, bardziej przekonać się na dubbing, ale uważam też, że niewiele osób jest na to przekonanych i jednak wybierałem na przykład lektora albo napisy. Za mało. O, ktoś nam skoczył w zupełnie innym miejscu. Radek, zastąpię. Mamy kosyniera. Kosynier, widzimy twarz kosyniera. Szok. Dzień dobry. Pierwsza osoba, którą widzimy na wizji. A no widzisz. Dzień dobry. Dubbing, lektor czy napisy? Dobry. Napisy. Ja jestem z lat 80., więc na początek no to telewizja i lektor, ale to wiadomo. Na początek były napisy, a Radek swoją charyzmą mnie przekonał do dubbingu. Wreszcie mamy starsze roczniki, które się mogą wypowiedzieć, bo już myśleliśmy, że będziemy musieli wyjść na ulicę, robić ankiety. Ale w sumie powiem wam, że i tak oglądam najwięcej z lektorem, no bo najwięcej oglądam z żoną. A moja żona twierdzi, no, że dubbing dla dzieci i ona z lektorem. Jedyne co, dwie rzeczy, które mi się udało z nią obejrzeć w dubbingu, to jest Sabrina. No ale ona chyba lektora nie miała. Tak. I Wiedźmin od Netflixa. A to ciekawe, bo tam lektor był. Tam lektor był, ale udało mi się namówić na dubbing akurat w Wiedźminie. Jest fajnie. Ksiankowaty, 01, dzień dobry wieczór. Dubbing, lektor czy napisy? Znaczy ogólnie jestem raczej stronnictwo napisowe i tak sobie prywatnie oglądam wszystko, animacje to potem różnie. Problem z napisami mam w tym momencie, kiedy na przykład chcę zainteresować jakimś serialem albo filmem rodziców na przykład, bo oni no, są raczej powiedzmy lektorowi i rozumiem to na przykład w kontekście mojego taty, który ma dość dużą wadę wzroku i po prostu trudno mu się czyta napisy, nawet w kinie czasami. Ale też dlatego na przykład byłem ostatnio na torze drugi raz z dubbingiem i w sumie było całkiem fajnie. Czy twoi rodzice byliby w stanie coś oglądać z dubbingiem, czy tylko lektor? Nie, oglądają z dubbingiem też, jak nie ma lektora, nie? A narzekają bardzo? Znaczy, moja mama mówiła, że w sumie bardziej jej pasuje lektor, jak ją kiedyś właśnie wprost zapytałem, dubbing czy lektor. Co za poważne pytania tutaj stawiasz. W domu Kochów to dramy rodzinne się wywołuje w ten sposób, na takich pytaniach. Może wreszcie jakiś fan lektora, zrobimy drugi odcinek kiedyś tego i zaprosimy wszystkich fanów lektora. Segramer, czy ty jesteś fanem lektora wreszcie? Znaczy, fanem nie jestem.
Ja bardziej jestem fanem dubbingowym osobiście. Masz jakiś bardzo dubbingowy głos. Po raz pierwszy cię słyszymy i masz głos, jakbyś był jakimś aktorem dubbingowym. A dziękuję, może w przyszłości. Ale pytanie jest kluczowe. Dubbing, lektor czy napisy? Ja osobiście najbardziej dubbing i napisy w sumie też lubię. Ale to ogólnie zależy od produkcji, no bo familijne, aktorskie, no i animowane oczywiście wszystkie dubbing zdecydowanie. Ogólnie uważam też, że najlepiej by było jakby do wszystkich produkcji był dubbing, no ale wiadomo, że do większości takich 16+, 18+, chyba że animowanych, no nie ma. Więc wtedy napisy, a chociaż napisy też uważam, że są dobre, bo zawsze warto oryginalną wersję też poznać, żeby mieć porównanie, osłuchać się z jednym z drugim. A jeśli chodzi o animowane produkcje, no to jednak wolę zawsze jednak oglądać z dubbingiem. Czasami też lubię z napisami, ale na przykład wolę jednak, jakoś nie wiem, zawsze jakaś animacja, na przykład nie mam z tego problemu, jak jest dubbing, ze względu na to, że to jest animowane. Natomiast z lektorem jakoś nie lubię, też jakoś mi to odrzuca trochę. Czy przypominasz sobie jakąkolwiek animację z lektorem, którą widziałeś, to czy nie jest ciężko? Sobie teraz może ciężej, ale czy widziałeś kiedykolwiek jakąś animację z lektorem? Asterix podbija Amerykę na przykład. Dobra, Asterix z lektorem to jest rzeczywiście nagminny przypadek. Spider-Man Uniwersum. Mogę tutaj taką ciekawostkę rzucić, że Asterix podbija Amerykę miał dubbing zrobiony dla Canal Plusa, tylko przez to, że tak jakby prawa tam należały do kogoś innego niż do tych starszych Asterixów, to ten dubbing gdzieś przepadł w Canal Plusie i nigdzie dalej nie poszedł, a potem wszystkie stacje z lektorem. Wiem jeszcze, czułem sobie krowy na wypasie miały lektora. O Jezu! Oh my God! Dowód na to, że nasze preferencje tłumaczeniowe często wynikają z przyzwyczajeń i nostalgii. Czy tu byś się z tym zgodził? Tak, zgadza się, bo jak ja byłem młodszy, to właśnie dużo oglądałem na przykład produkcji z lektorem na przykład, ale aktorskich, a animowane bardziej z dubbingiem. A cóż, potem właśnie każdy kiedyś naprawia swoje błędy z młodości. Tak, dokładnie. Teraz z roku na rok dubbing według mnie jest coraz lepszy i coraz bardziej odtwarza to, jakie emocje próbuje aktor. Na przykład w najnowszym Spider-Manie ja bardzo niewielką różnicę odczuwałem między tym, jak mówił aktor, bo też byłem na napisach i na dubbingu. I tak naprawdę nie czułem jakiejś wielkiej różnicy. Czy anime z lektorem jest w ogóle zdatne do oglądania według ciebie? No nie, oglądałem Naruto na X-Men, no i to było bardzo bad. A co z drugim awatarem? Czy oglądałeś tego drugiego awatara, nie Foxowego? Ale z miastu? Nie, o Jezu, nie, mi chodzi o Anga. Tak, no, ogólnie... Ang, świetny serial, legenda Anga i oglądałem z dubbingiem. Teraz zrozumiałem, jak bardzo mylące było mówienie przeze mnie drugiego awatara. My God. Tak, Jacku. Wiadomo, nasz Discord pasażerowy Hype Trainu nie jest jakimś społecznością, która jest wymierna. Tak samo nie są społeczność wymierne wszelkie ankiety na internecie, na przykład nie wiem, na stronach z grami, gdzie nie wiem, pokazuje, że 80% osób ogląda z napisami. To też nie jest wymierne z kraju Polski. I w sumie takich wymiernych badań chyba od 15 lat nie przeprowadzono i dlatego nie wiadomo, jakie są preferencje Polaków. A na przykład, przykładowo, co mogłabyś obejrzeć w ostateczności? Znaczy nie, no, powiedziałeś, że możesz oglądać z lektorem, jeśli coś jest w telewizji, okej. Okay. Co według ciebie jest nawet dobre z lektorem? Nie obejrzałam aż tylu rzeczy z lektorem, aby mówić, że coś jest dobre. Okej. Okay. Co bym mogła obejrzeć? Znaczy tak, na pewno nie obejrzałabym żadnych Avengersów, bo Mściciele to jest tragedia. Mhm. Zdaniem da się obejrzeć w miarę Władcy Pierścieni, Hobbita, tak myślę. To jest związane z tym, czy nie wiem, czy to jest coś aktorskiego, czy to jest animowane, czy to jest, właśnie, nie wiem, czy to, nie wiem, jest japońskie, koreańskie, hiszpańskie, amerykańskie, czy to po prostu jest jakiś przepływ chwili w zależności, co się kliknie. W zależności, co się kliknie, bo na przykład jak miałam moment, że dużo oglądałam anime, no to szły napisy. No tak, bo tam nie było nic innego, więc to trochę też z braku laku. No tak, ale jeśli na przykład chodzi o animację, to jestem team dubbing. No i w aktorskich też. No chyba, że dubbingu nie ma, no to wtedy ten lektor. Przez długi czas było mi to obojętne. Aczkolwiek bardziej byłem przyzwyczajony do dubbingu, jeśli chodziło o na przykład bajki dla dzieci, wiadomo.
Ale od kiedy zaczęłam oglądać jakby filmy z live action, tak, no to właśnie zauważyłem, że faktycznie jest to świetna sprawa i uważam, że dubbing w filmach może być naprawdę w Polsce świetnie zrobiony. I ja też mam takie porównanie, ponieważ nie mieszkam w Polsce od jakichś 10 lat i mieszkam w Niemczech i właśnie u mnie ten dubbing jest, że tak powiem, bardziej znany niż w Polsce, albo bardziej używany, może tak. Mhm. Czyli niemiecki tak. Dubbing bad. Więc tak, uważam, że niemiecki dubbing jest zły. Niestety uważam, że jest zły, ponieważ też wiele osób tutaj w Niemczech krytykuje dubbing niemiecki. Też ludzie, którzy tutaj są, się urodzili, uważają, że wszyscy mają dosłownie taki sam głos. I ja naprawdę często, jak słyszę ten dubbing, to ja naprawdę bardzo trudno mi rozróżnić jakikolwiek głos, a w Polsce to naprawdę słychać te różnice, słychać jak ludzie przykładają się inaczej do tego. Bo jeśli, no powiedzmy, jesteś Polakiem mieszkającym w Polsce, no to jakie możesz mieć, że tak powiem, doświadczenie z dubbingiem z innego kraju, jeśli na przykład danego języka z innego kraju nie rozumiesz? Możesz posłuchać ewentualnie przez kilka minut, jak to wygląda w danym kraju, ale żeby tak na codziennie, że tak powiem, osłuchiwać się z tym i żyć, bo tutaj się na przykład słyszy telewizję, tutaj jakiś Netflix leci, czy tutaj w kinie się pójdzie na jakiś film, to praktycznie wszystko, przynajmniej u mnie w Niemczech, jest z dubbingiem. I wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi o to, że to jest kwestia przyzwyczajenia, moim zdaniem. Bo jeśli na przykład ktoś dorasta z dubbingiem od małego, i nie tylko przy bajkach, ale też przy filmach właśnie takich, to też człowiek się inaczej przyzwyczaja, więc moim zdaniem to jest taki, jakby, że tak powiem, brzydko bój dupy, jeśli chodzi o ludzi starszych, moim zdaniem, bo no kurczę, no oglądali tylko z tym lektorem przez te wszystkie lata i no, to już jest tak zakorzenione w nich w środku, a jedyne, co mi się kojarzy z tym dubbingiem, to właśnie bajki, więc jeśli nagle zobaczą jakiś film z aktorami, to i tak ta osoba wtedy stwierdzi, Boże, co to jest, więc albo włączy napisy, albo na lektora, więc to jest naprawdę różnie, ale ja osobiście uważam, że dubbing jest świetna rzecz i mam nadzieję, że w Polsce będzie to, że tak powiem, coraz bardziej się rozwijać. Masz jakiś film, który, nie wiem, jakoś tak szczególnie ci zapadł z lektorem w pamięć, że oglądasz go zawsze z lektorem, chociaż normalnie z lektorem jakiś nie oglądasz produkcji? O właśnie. Trudne. No, cztery też. Jedynie to z lektorem pamiętam, co nawet nie było aż tak złe. Czy to trochę nostalgia dla ciebie? No trochę tak. Teraz kolejne pytanie. Czy Misja Kleopatra ma dobry dubbing, czy nie ma dobrego dubbingu? To nie jest tak, że ma dobry, czy ma niedobry. Jakbym miał powiedzieć o dubbingu, to co bym myślałem? Shit! Idź sadzić marchew, ale to ty dzwonisz. Czy pamiętasz jakiś bardzo zły dubbing, który zapadł ci w pamięć? Nie, nie kojarzę. No i widzisz, Radek, do notesiku zapisałeś, nie ma wad dubbingu. No a co powiesz na przykład o tym, że na Disney Plusie pojawią się anime z lektorem? Czy obejrzałbyś jakieś anime z lektorem, czy raczej taką wersją nie byłbyś zainteresowany? Znaczy, jak mam do wyboru lektora i napisy, no to napisy raczej. To będziesz mieć do wyboru napisy. Tak. Ale tak w ogóle nie wyobrażasz sobie tak, okej, okay, dobra, no to trochę odpowiedziało, bo chciałem cię zapytać o to, okej, okay, przywiążą cię do krzesła, każą ci oglądać serial anime z lektorem. Czy przetrwasz to? Znaczy, to ja nie mam czegoś takiego, że nie przetrwam z lektorem, bo sporo rzeczy w życiu obejrzałem z lektorem i jakby, no okej, okay, jak nie mam innego wyboru, to obejrzę z lektorem, też będę miał jakąś rozrywkę z tego, ale wolę dubbing albo napisy. Lektor to w najgorszym wypadku. Cały czas pierwszy animowany film o SpongeBobie wszędzie leci z lektorem i nigdzie nie został zdubbingowany. Tak. Propos SpongeBoba, to taką historię powiem, jeśli mogę powiedzieć, że zawsze oglądałem ten serial z dubbingiem, serial, a potem nagle jak widziałem film, to nagle złączyłem z lektorem. Ja takie, o Jezu, czemu? Patko jedyna. Trochę ustraszało. Ale przynajmniej dzięki temu mogłeś usłyszeć oryginalne głosy, pomimo przezroczystego całkowicie lektora. Zgadza się, ale potem jak sobie powtarzałem na Netflixie, to wolałem zapisany. Ale to ty dzwonisz. A jeżeli ktoś tak bardzo chce już słyszeć tego aktora, no to lepiej pójść na napisy. Po prostu trzeba tylko nadążać nad tym, a to czasami w niektórych momentach jest uciążliwe.
zabawę. No tak, chociaż zwykle te napisy są tak zrobione, żeby były czytelne, chociaż to też powoduje, że czasami te teksty w napisach są trochę skrócone. Ale wiadomo, wszystko ma swoje wady i zalety. Kadir, ale to ty dzwonisz. Avatar Legenda Aanga jest dobry z tego powodu, że jest dubbing, czy może jest dobry i przez to dostał dubbing, a Avatar ten foxowy nie dostał dubbingu i nie jest dobry? Ja nie wiem, w którą stronę my tutaj idziemy, bo ta rozmowa idzie w takim dziwnym kierunku, że ja nie wiem, o co tu chodzi. Myślę, że to, że Avatar jest tak dobry, że dostał dubbing, oczywiście ten Legenda Aanga, a nie ten od Foxa. Takie jest dobre wyjaśnienie chyba. Czy w takim wypadku coś zasługuje na dostanie lektora? To jeszcze nie wiem, jakie masz podejście do lektora, czy lektor good, czy bad, ale czy coś jest na tyle dobre, czy złe, że zasługuje na lektora? Szybcy i Wściekli 10. Jak wiesz, to trochę niesprawiedliwe, że akurat film familijny o rodzinie nie dostaje dubbingu. To trochę się przeczy całej konwencji tego, że dubbing przecież to najmłodszej widowni. To miał być bardzo suchy żart, który już kiedyś opowiadałem. Czy tłumaczenie polskich tytułów na siłę jest złe? Czy lepiej, żeby gdzieś zostały angielskie? Lepiej, żeby zostały angielskie. Uaj, tutaj mógłbym się pobić, bo... Wakanda w moim sercu! Nie no, Wakandę jeszcze jest okej, okay, ale ten pierwszy tytuł Doktora Strange'a... Wieloświat szaleństwa. Dobrze, tutaj ten zadam pytanie, które wcześniej nie udało nam się uzyskać odpowiedzi. Czy potrafisz wskazać jakiś najgorszy dubbing, który kojarzysz? Prędzej bym wskazał najgorszego lektora, ale... Bo jakby co, też... Śmiało, też, i to zapraszamy, jeśli przychodzicie coś do głowy. Co miał najgorszego lektora? Najgorszy lektor to jest jak widzę film Marvela w telewizji i słyszę lektora. I to jest dla mnie po prostu z góry najgorszy lektor. Aha, czyli najgorszy lektor to jest po prostu lektor, tylko w danym typie produkcji, której sobie nie wyobrażasz niczego innego niż dubbing. Ja Marvela właśnie oglądam z dubbingiem. Ja po prostu już mam pewne kwestie ugruntowane, jak to brzmi w dubbingu. Jak usłyszę, że coś jest jakby inaczej przetłumaczone, to mam takie, o Boże, fala cringe'u, weźcie to ode mnie. Disney zdubbinguj Iron Mana 1, Matko. Iron Mana 2 i Thora, więc... Popieram rękami, nogami i wszystkim. Ale to ty dzwonisz. Szukamy tutaj głosów za lektorem, więc może, czy potrafisz podkreślić jakieś zalety lektora? Może tak, Czelen. Na pewno wydaje mi się, że lektor, no patrząc po popularności u nas w Polsce, jest takim sposobem, który może niektóre osoby też zachęcić do produkcji. No w sumie, znaczy, mam przykładzie, co podałem moich rodziców, no to raczej to nie ma znaczenia, ale myślę, że są osoby, które jak widzą, że coś jest z dubbingiem, to wolałyby lektora i mogą sobie coś odpuścić. Ale czy jakieś takie inne zalety? No jakby sam trochę mam czasami problem, jak nie wiem, ostatnio oglądałem Zbrodnie po sąsiedzku. Wydaje mi się, że to tłumaczenie było po prostu gorsze niż napisy. A to ciekawe, bo jak gadałem z Natalią, bo Natalia oglądała Zbrodnie po sąsiedzku z mamą i powiedziała, że oglądała z lektorem i mówiła takie, nie podoba mi się ten serial. A ja miałem takie, Natalia, przecież to jest dosłownie serial dla ciebie, dlaczego ci się ten serial nie podoba. Obejrzała później ten serial z napisami i mówiła, że jest rewelacyjny i nie wie, co ją zamroczyło wtedy. Klątwa lektora. Jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi na nasze główne pytanie, czyli dubbing, lektor, czy napisy? Myślę, że gdyby nie Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, to bym powiedział napisy, ale stwierdzam, iż jest to dubbing. Czyli uważasz, że Misja Kleopatra ma dobry dubbing? Tak. Okej, kolejny będzie szedł sadzić marchew, ale to ty dzwonisz. Czy jest w ogóle jakaś, bo powiedziałaś, że często właśnie na Marvelki chodzisz albo z dubbingiem, albo z napisami, a ja nie wiem, jest w przypadku innych rzeczy, nie wiem, Gwiezdnych Wojen, czy w ogóle oglądasz tego typu rzeczy, czy wówczas jakieś inaczej to wygląda? Znaczy Gwiezdnych Wojen w ogóle nie oglądam. Ostatnio byłam na Top Gunie z napisami, nie wiem, czy była w ogóle inna opcja, ale Top Gun z napisami to było naprawdę spoko. Mhm, dobra. Tak, znaczy jakby co, Top Gun był z dubbingiem, ale ukraiński. Dobrze, ale to ty dzwonisz. Czy myślisz, że Niemcy mają trudniej robić dubbing przez ich język? Co dokładnie masz na myśli? Długie słowa.
Ach, długie słowo, okej. Okay. Znaczy tak, ja często sobie porównuję niemieckie dubbingi, bo często są te takie, nie wiem jak to się nazywa właśnie, ale na przykład jak jest tłumaczone coś z na przykład języka angielskiego, to często trzeba znać, że tak powiem, takie żarty powiedzmy z danego kraju na przykład. WandaVision ostatnio był, pamiętam jak oglądałem jakiś odcinek, taki śmieszny właśnie żarcik i w Niemczech wtedy właśnie po niemiecku sobie włączyłem ten fragmencik i to w ogóle nie brzmiało śmiesznie, w ogóle jakby nie łączyło się jakby... Znaczy nie będę tu oczywiście krytykować, że niemiecki dubbing jest taki i taki, polski jest tylko super. No wszystko, że tak powiem, ma swoje wady i swoje zalety. Ale to ty dzwonisz. To może tutaj w twoim przypadku będzie łatwiej o odpowiedź na to pytanie. Czy kojarzysz jakiś bardzo zły dubbing, albo jakiś najgorszy dubbing, jaki pamiętasz? W sumie to nie bardzo kojarzę. Jeżeli już, to w niektórych pozycjach dane głosy mi nie pasowały. Tak? Sabrinie na przykład mi Sabriny głos nie bardzo pasował. Do twarzy, że niby za młody, nie? Zgadzam się, taki trochę za wysoki chyba głos Sabriny był, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Jedyne co, to że się zestarzały te niektóre dubbingi, tak jak w Asterixie i Obelixie, Misja Kleopatra. Trzeci raz przywołujemy już dzisiaj. Tak, świetny był ten dubbing, no ale się zestarzał bardzo. A to ciekawe też podejście, bo dla niektórych to on się zestarzał właśnie pozytywnie, bo się zrobił bardziej nostalgiczny. I czy tak próbując jak najbardziej obiektywnie stwierdzić, bo wiadomo, to jest subiektywne zdanie. Czy dubbing do Misji Kleopatra jest dobry? Wtedy na tamte te czasy tak. I to, co jak ja wtedy, w tamtych czasach, jak się żyło, no to wiadomo, była idea, nie było Orange'a, była idea, a no te młodsze pokolenia nie za bardzo załapią, o co chodzi, nie? W niektórych tekstach. Ciężko jest zrobić w polskim dubbingu takie na tyle dobre nawiązania i takie żarty, żeby się nie zestarzały za dosłownie nawet kilkanaście miesięcy, bo jak weźmiesz któryś z dubbingów sprzed kilku lat i usłyszysz tam ha, 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 500+, to już się łapiesz za głowę. Tak. Ale chociaż Shreka uważam za jeden z lepszych i tam nie ma aż tak, jeśli chodzi o przestarzałe. Bo Shrek też sięgał do wielu wcześniej, już wtedy klasycznych nawiązań jakichś, nawet z jakichś tego, co robił Jerzy Sztur dawno temu, tak? Śpiewać każdy może, więc to miało, już wtedy było zabawne. Teraz nie każdy to załapie, ale to na pewno jest jakaś furtka. Ale wiesz, ale to ty dzwonisz. Dobra, to teraz jeszcze inne kontrowersyjne pytanie. Czy oglądałeś kiedykolwiek cokolwiek z żeńskim lektorem? Tak, oglądałem to, jeżeli tak mi się wydaje, że to był żeński lektor, jak był ten serial Kobieta w domu naprzeciwko Kobiety w oknie, coś tego typu na ficie. To chyba mogłoby. Z żeńskim lektorem. I tak samo chciałem zainteresować mamę tym serialem i pierwszy odcinek z nią oglądałem z lektorem. Okej, i twoja mama powiedziała, nie miała żadnych jakichś uprzedzeń w stosunku do tego, bo my mamy taką tezę, przynajmniej ja, że lektor, że ludzie mają swoje przyzwyczajenia do lektora, a żeńskich lektorów, poza oczywiście narracją w filmach przyrodniczych, to aż tak za dużo nie było. Czy twoja mama miała z tym jakiś problem? Nie mówiła nic o tym. Ciekawe. Ja też w sumie jakby, no patrząc na to, że to już było oglądanie z lektorem, co już od razu, no wiadomo, wolałbym napisy. Pierwszy raz oglądałem z napisami, nie? No to jakby nie czułem za bardzo różnicy, że to jest damski, a nie żeński, a nie polski lektor. Teraz mam pytanie, bo jeszcze nie udało nam się uzyskać odpowiedzi na to żadnej. Czy kojarzysz jakiś szczególnie zły dubbing? Tak. Szczególnie zły? Ja ogólnie jakoś nie byłem nigdy bardzo wybredny, jeśli chodzi o dubbingi. Chociaż zawsze wydawało mi się, że takie nieco niższej jakości dubbingi były w serialach animowanych na Polsat Jim Jam, ale osobiście też je lubiłem. Ale no nie, jakiegoś takiego szczególnie złego, tragicznego, koszmarnego niedosłuchania nie kojarzę osobiście. A chyba właśnie te dubbingi na Polsat Jim Jam to chyba w Katowicach były nagrywane, więc one wszystko mogły tak specyficznie. Radek ma takie, o nie, zaraz, to przecież Katowice były. Ale to ty dzwonisz. Dzięki, że do nas zadzwoniłeś i do usłyszenia. W ogóle dziękujemy ci za twoją codzienną aktywność na serwerze. Nie ma za co, nie ma sprawy, dziękuję. Doing the God's work, dzięki, że
zadzwoniłeś do nas. Na razie. A czy dwulektor miałby większe szanse w Polsce w produkcjach fabularnych? Wiesz co, nie oglądałem za dużo rzeczy. Chyba jedyne co z takim wielolektorem to ten tuleturniej z Harry'ego Pottera, jeden odcinek. Oglądałeś to, okej. Okay. Bardzo jeden ciekawe. Odcinek, ale no. Ale to ty dzwonisz. Ale nie wiem. Więc dzięki, że do nas zadzwoniłeś. Miło było cię usłyszeć i do usłyszenia. Również dziękuję za wysłuchanie. Na razie. Ja byłem przekonany, wiesz, to było nasze pytanie, karta wyjścia z więzienia. Byłem przekonany, że ktoś nam rzuci złym dubbingiem i będziemy mogli powiedzieć, jej, nie siejemy tej propagandy dubbingowej, a teraz... Ale była ciekawa rozmowa z Kostyniarem. To wiesz, to też dużo wnosi. Ale Radek, musimy kiedyś zrobić ankietę na ulicy. Musimy kiedyś, wyjdziemy na ulicę Rybnika i zapytamy się ludzi, z czym wolicie oglądać. Staniemy pod kościołem i zapytamy się, z lektorem czy z dubbingiem?